Cześć i czołgiem, kolejny etap testów, 75 mm dział, jednak tym razem spróbujemy sobie na symulacji Panzer MG. Tak. Chyba nie wylosuję tak szybko. Dobra, to robimy cięcie. Dobrze, wylosował na Karpatach. Tutaj mogę sprawdzić może lepiej, oczywiście jeśli będę mógł strzelić, mieć okazję do strzału i weźmiemy sobie pociski, te oczywiście z większą penetracją, czyli PZGR 40. Dobrze, po 8 wylosowało, ciekawy jestem. Dobra. APCR. O, pięknie. Dobrze, będzie ich dużo. Ta trawa jakaś większa jest, czy mi się wydaje? Jakoś tak gęsto tego. Ach, tutaj miałem jechać, cholera. Dobrze. No co ty, poważnie? Wrogą bazę atakować? Po co? Stanę i się będę patrzył. Zobaczymy. Ostatnio też powiem wam, to jest chyba na filmiku. Jak grałem KW1, to F2 nie mogła mi za bardzo nic zrobić. Oddała do mnie chyba za 3 albo 4 strzały. Ale to było chyba przed patchem, więc może było coś kombinowane przed patchem. No ale... Widok z satelity. Satelita szpiegowski nic nie wykrył. Oho, pięknie spadło. Tą artylerię powinni trochę zmienić. Nikogo nie, tutaj nikogo nie ma. Jedziemy. Nic nie ma na razie. Dobrze. Coś jest, ale to jest za drzewami bardzo gęsto tam. Żeby mnie tutaj ktoś nie zaskoczył, bo będzie niefajnie. To jest... Aha, tam jest gość. Kurde, nie trafiłem, ja pieprza. Dobra. Spróbować tędy? Czy nie? O, spadek znowu. Zaczyna się. Cuda na kiju, kurwa. No dobra. Mhm.
Zaskoczę ich czy nie? Ciekawy jestem. Że będzie jak będę chciał zaskoczyć, a oni mnie zaskoczą, no to już będzie kupa totalna. Capture the cargo. Capture. Tutaj nie lubię. Psia mać. Jeździć. No tak. Ale artylerii też nie mogę rzucić, bo nie wiem jak, gdzie. Spróbuję odjechać kawałek, spróbuję go tu wypatrzeć z dalszej odległości. Jest. Strzał w bok wieży. Ja pierdzielę, jaki pech. Przepłoszyłem go. No i super, pięknie. Po prostu masakra. Jedyna taka szansa. Trafienie. Jest gość. Celnie został uszkodzony. Oh fuck. A jakbym strzelił tu? Psz, nawet trafianie nie odnotowało, słuchajcie. To jest dobre. Ja... Aha, to już był trup. Czyli chyba w trupa sięknąłem. No ale z tych pocisków z takiej odległości to... kosiło się, no kosiło się tą pancerem 4G, bo nawet na kanale na YouTube jest trochę filmów z czwórki właśnie, którą się bardzo zachwycam i... No i dziwne mi to jest. Coś się popieprzyło, znaczy no samo się nie popieprzyło, chyba że się popieprzyło jak zawsze. A oni o tym nie wiedzą, nie, nawet i trzeba znowu im zgłaszać to, no bo... No, o! O, amunicję dostał, ale nic mi nie zrobiono. No, spoko. Amunicja stelinium titanium. Aha. No dobrze, rozumiem wszystko. Wszystko rozumiem. Super, zajebiście. Aha. Dobra, coś tam dostał. Kurwa mać, naprawię, ja nie. Drganie jest najlepsze. No dobra, zniszczony jest. Jakimś fuksem się udało. 6 sekund. Oj. Co to było? Przeładowuje. O, jest. Tu wieży trafię? No nie, no przecież to są żarty. To są wolne żarty przecież teraz. Gdzie on jest? Jaki gość? Jest przede mną... A, tu jesteś, gagatku. Oj Boże. Spoko. Teraz muszę na niego czekać.
gnojek pieprzony. Jakie jaja, to ja pierdzielę. Nie, 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 to jest masakra. W KW na tamtym filmiku też w bok strzeliłem, amunicja przebiło. Gdzie? Nie da rady, bo to radziecki shit. Jest on tutaj, czy go nie ma? Jest on tutaj, proszę bardzo. Właz kierowcy? No, niby kogoś tam zabiłem. O, na czerwono? Oni są nieprzytomni, czy jak? W dach, jak strzelę? Kurwa, no nie wierzę w to. No po prostu nie wierzę, co to są za żarty. Zamiast wykorzystać ten moment, że się wystrzelił, to nie, to on się zamiast wyjechać, to się on teraz będzie wyjeżdżał. No to do widzenia. Teraz mnie zniszczy. Nie no, ludzie, przecież to są jaja, to są... A pod wieżę? Trafię? No nie... Kurwa, no po prostu... No nie... O Boże... Teraz to już się... Zrobił po prostu absurd z tej gry. No absurd, no. On mnie nie mógł zniszczyć. Albo nie wiedział, gdzie strzelać? Nie wiem. Żart, po prostu żart teraz to jest. To jest. O, o, mod. Proszę bardzo. Przez słup przeszło. Gdzie będziecie mogli widzieć w ostatnim odcinku, gdzie strzelałem, to w słup pocisk został w słupie. Przewrócił, a nie trafiłem. Ale ruski pocisk, no to jest ruski pocisk, kurwa. No przecież to jest potęga. W dupę sobie wkładał Stalin końcówki pocisków, żeby je chrzcić. I one miały gównianą moc. I dlatego spada na nas taki gówniany deszcz. Skurwa, jakiś śmiech. Ja pierdolę, co za... W dupie mam zwycięstwo, jak to jest jakiś absurd.
Masakra. Trafienia krytyczne 78. Trafienia 16. No, okej. Dobra. To na razie.